Nie od dziś wiadomo, że od miłości do nienawiści jest tylko jeden krok. Po zakończeniu związku ludzie są w stanie robić sobie ogromne świństwa, żeby tylko dać upust emocjom i odegrać się na swoich byłych już partnerach, nawet jeśli do rozstania doszło z ich winy. W dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was listę 10 najbardziej szalonych rzeczy zrobionych z zemsty na swoich byłych. Numer 10. Pewien mężczyzna z Australii, który zdradzał swoją żonę, okazał się być bardzo niedokładny w zacieraniu śladów swojego romansu. Jego żona bowiem znalazła w ich małżeńskim łożu zużytego kondoma oraz majtki, które należały do jego kochanki. Przyznajcie, że w takiej sytuacji już żadne tłumaczenie nie pomoże. Z tego względu kobieta postanowiła zemścić się na mężu i wystawiła znalezione dowody na sprzedaż na portalu eBay. Jak napisała w opisie aukcji, sprzedaje zużytą prezerwatywę w rozmiarze małym, auć, oraz majtki tak duże, że początkowo myślała, że to chusta, czy jakieś przebranie na Halloween. Jako, że ludzie w internecie. Że wszystko kupią? Prawdopodobnie i na ten skromny zestaw znalazł się jakiś amator. Numer 9. Aby upewnić się co do wierności swojej narzeczonej, a już niedługo żony, pewien mężczyzna z Singapuru zdecydował się skorzystać z usług prywatnego detektywa. Po 6 tygodniach śledztwa mężczyzna otrzymał niepodważalne dowody zdrady: nagranie z hotelowego pokoju, na którym jego przyszła żona mizży się z jakimś facetem. Pomimo to Singapurczyk postanowił nie odwoływać ślubu. Jego plan był o wiele bardziej złowieszczy. Wyobraźcie sobie, jakie musiało być zdziwienie gości, kiedy na weselu podczas oglądania filmu ze wspólnymi wspomnieniami nowożeńców na ekranie nagle pojawiło się niecenzuralne nagranie z panną młodą w roli głównej, która z pierścionkiem zaręczynowym na palcu bezczelnie robi to zupełnie obcym mężczyzną. Numer 8, pewien Brytyjczyk był maniakalnie zazdrosny o swoją żonę. Podejrzewał bowiem, że kobieta ma romans z kolegą z pracy. Zdenerwowany sytuacją, postanowił z zemsty wystawić kobietę na a na eBayu. Tak, kobietę jako osobę. Kwota, którą zażyczył sobie za żonę, wynosiła prawie milion dolarów. W opisie aukcji napisał, że sprzeda tę kłamliwą cudzołożnicę osobie, która zapłaci mu najwięcej. Sharon, żona mężczyzny, do romansu się jednak nie przyznała. A wręcz zgłosiła sprawę na policję, oskarżając męża o nękanie. Hmm, w sumie to mogłaby go oskarżyć o handel ludźmi. Wtedy dopiero narobiłaby mu problemów. Numer 7. Podczas rozwodu kwestie związane z podziałem majątku potrafią ciągnąć się nawet latami. Zwłaszcza gdy każdy z byłych małżonków chce ugrać na tym jak najwięcej. Kto weźmie telewizor, kto samochód, tak kto akwarium z rybkami. Taka wizja kłótni z żoną ma majątek wydawała się zbyt męcząca dla mieszkańca jednego z niemieckich miasteczek. Mężczyzna więc postanowił sam zająć się kwestią podziału majątku i ich wspólny drewniany dom przeciął na pół piłą spalinową. Następnie swoją połowę podniósł wózkiem widłowym i zabrał do domu swojego brata, gdzie obecnie mieszka. Tylko co to musiał być za dom, żeby był w stanie udźwignąć go wózkiem widłowym? Chyba z kartonu po telewizorze. Jeśli tak, nie dziwię się, że żona go zostawiła. Numer 6. Jeden z rosyjskich supermarketów ogłosił akcję, zgodnie z którą zobowiązał się płacić 50 tysięcy rubli, to jest około 2700 zł miesięcznie dla osoby, która zmieni swoje nazwisko na nazwę sieci supermarketu. Dość wysokie pieniądze skusiły do tego pewną kobietę, której małżeństwo przeżywało akurat kryzys. Jej mąż, gdy dowiedział się o zajściu, że jego żona pozbyła się jego nazwiska, co dla mężczyzn jest sprawą niezwykle honorową, nie wytrzymał napięcia i postanowił odegrać się na kobiecie. Z zemsty postanowił zalać jej samochód betonem. I to nie z zewnątrz, ale w środku. Mężczyzna wiedział, że kobieta bardzo dba o swój samochód, więc był przekonany, że właśnie to zaboli ją najbardziej. Całą sytuację nagrał jeden z przechodniów, a następnie umieścił wideo w sieci. Numer 5. Pewna dziewczyna zamieściła tweeta, w którym wyjawiła, w jak okrutny sposób zemściła się na swoim chłopaku, który ją zdradził. Nie tracąc zimnej krwi i nie wyjawiając mu jeszcze, że wie o jego zdradzie, dziewczyna wręcz przeciwnie, powiedziała mu, że bardzo go kocha i chciałaby, aby zrobili sobie wspólny tatuaż, który będzie idealnym podkreśleniem ich wielkiej miłości. Gdy byli już w studio tatuażu, jako pierwszy na fotelu usiadł chłopak. Gdy jego tatuaż był już gotowy i chłopak rzekł do dziewczyny, ok, teraz twoja kolej, ta nagle wyjawiła mu, że wie o jego zdradzie i żeby się wypchał. Następnie wróciła do domu zapewne bardzo usatysfakcjonowana. Ciekawe tylko jaki wzór mu wymyśliła. O ile samo serce przebite strzałom czy kluczyk do kłódki nie będzie jakimś dużym problemem, tak ciężej mu będzie znaleźć następną dziewczynę o takim samym imieniu jakiego była. Numer 4. Pewna kobieta z Filadelfii była obiektem drwin ze strony swojego byłego chłopaka, ponieważ ważyła aż 120 kg. Jeszcze podczas trwania w związku mężczyzna mówił jej, że po rozstaniu nikt jej nie zechce, ponadto nieustannie obrażał kobietę, twierdząc, że jest brzydka i bezwartościowa. Kobieta zajadała więc swoje smutki jeszcze bardziej, nawet 5000 kalorii każdego dnia. Wreszcie zrozumiała, że nie tędy droga, brawo, brawo, i postanowiła o siebie zadbać. A właściwie to dbając o siebie, zemścić się na swoim byłym. Kobieta w stosunkowo krótkim czasie schudła ponad 60 kilogramów. Gdy jej były dowiedział się o metamorfozie kobiety i zobaczył w jaką piękność się zmieniła, momentalnie chciał ją odzyskać. Ta jednak zaśmiała mu się w twarz i wysłała kolejne zdjęcie swojej świeżo odtłuszczonej pupci ażeby wiedział co stracił. Numer 3. Pewna wściekła narzeczona, która na kilka dni przed ślubem znalazła na Facebooku zdjęcie swojego przyszłego męża, który jak gdyby nigdy nic nurkował w piersiach jakiejś kobiety, postanowiła się zemścić. Wydrukowała plakaty ze znalezionym zdjęciem i dopiskiem: "Dzięki Bogu, że istnieje Facebook. Przynajmniej w porę przed ślubem odkryłam, jaką jesteś świnią". Pozdrawiam była narzeczona i 548 gości weselnych. Razem ze swoimi znajomymi kobieta rozwiesiła te plakaty w całym Rzymie, a zwłaszcza w pobliżu miejsca pracy mężczyzny oraz jego kolegów. Numer 2. Kolejna aukcja na ebayu. Tym razem przedmiotem aukcji było ponad 200 seksownych zdjęć pewnej kobiety, której wściekły mąż wystawił w zemście na sprzedaż. Mężczyzna w opisie aukcji napisał, że kobieta zdradzała go z jego najlepszym przyjacielem. Cena, jaką zażyczył sobie za jedno zdjęcie, to zaledwie 5 funtów. Jednak wszystkie zdjęcia zostały sprzedane w przeciągu niecałych 24 godzin, na czym mężczyzna zarobił w przeliczeniu około 5000 złotych. Tylko śmiesznie by było, gdyby przez tę całą akcję o no, kobiecie dowiedziała się jakaś agencja modelek i zrobiła z niej gwiazdę Hollywoodu, albo co gorsza jednego z aniołków Victoria's Secret. Wtedy dopiero facet plułby sobie w brodę. Numer 1. Mężczyzna, gdy dowiedział się, że pomimo obietnic jego żona nie przerwała romansu, postanowił, że zniszczy życie, jednak nie kobiecie, a facetowi, który się z nią spotykał. W dzielnicy, w której mieszkał kochanek, mężczyzna wywiesił ogłoszenia, w których opisał historię romansu z jego żoną. Na plakacie podał dokładny adres mężczyzny, jego numer telefonu oraz informacje o samochodzie, którym jeździ. Mężczyzna postanowił odegrać się właśnie w taki sposób za zniszczenie małżeństwa, ponieważ nie chciał ryzykować więzieniem czy utratą dzieci, gdyby skrzywdzi kochanka fizycznie i obił mu twarz. Poza ogłoszeniami, miał w planach udać się również do miejsca pracy mężczyzny oraz jego kościoła, żeby opowiedzieć wszystkim kim jest człowiek, z którym spędzają czas. Okej, okay, i tym kościelnym, jak pieniądze zbierane na tace co niedzielę, za które proboszcz kupi nowy samochód, chociaż nie ma takiej potrzeby, bo na pewno jakiś bezdomny odda mu za darmo akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. A przy okazji zapraszam was jeszcze na stronę partnera odcinka, bangu.com, gdzie znajdziecie mnóstwo tanich i ciekawych produktów z Chin. W opisie pod tym filmem zamieściłem dla was kilka linków, pod którymi znajdziecie promocje sięgające nawet kilkudziesięciu procent, między innymi na smartfony i smartwatche oraz wiele innych elektronicznych gadżetów sprawdzonych marek. Jeszcze raz zapraszam, wszystkie linki w opisie. Tymczasem upewnijcie się jeszcze, że nie przekapiliście moich poprzednich odcinków, m.in. 10 przypadków zdrady, w które nie uwierzysz. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach oficjalny sklep z koszulkami oraz inny kanał, który prowadzę na YouTube, tym kanał z animacjami, gdzie czeka na Was nowa animacja.